Cześć, tu Karolina z Kodu Łomacza. Dzisiaj nadal pozostajemy w temacie dofinansowań i bierzemy na tapetę Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS. Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest dofinansowaniem z Urzędu Pracy, z tym, że jest ono przeznaczone dla osób zatrudnionych, ogólnie jest ono przeznaczone dla firm, przedsiębiorstw małych, średnich i też tych dużych. Czyli tutaj o czym warto wspomnieć? O tym, że w tym przypadku o dofinansowanie nie ubiega się przyszły uczestnik szkolenia, tylko jego pracodawca. Oczywiście w praktyce bywa to tak, że to uczestnik tutaj namawia pracodawcę i mówi mu o jakiejś formie kształcenia, którą chciałby odbyć, żeby rozwijać się w strukturach właśnie firmy swojego szefa, więc tutaj też zachęcam wszystkich pracodawców do tego, żeby się zainteresowali, bo Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest bardzo ciekawą opcją dofinansowań właśnie dla przedsiębiorstw. Tutaj możecie dzięki dofinansowaniu po prostu szkolić i doskonalić swoją kadrę. Skoro jest to dofinansowanie dla Ciebie jako przedsiębiorcy, jako szefa i dla Twoich pracowników, to znaczy, że w tym przypadku Bootcamp udoskonala pracownika, co może mu ułatwić na przykład przekwalifikowanie się w strukturach Twojej firmy. Robisz sobie po prostu pracownika szytego na miarę. Wartość dofinansowania nie może przekroczyć równowartości 3 średnich krajowych, ale jego wysokość może różnić się w zależności od tego, w jakim urzędzie pracy jest zarejestrowana jakby Twoja działalność, czyli pod jaki urząd Twoja działalność podlega terytorialnie i też od województwa, w jakim się znajdujesz. Kiedy jest to województwo, gdzie jest wniosków stosunkowo mniej, dofinansowanie może być wyższe. Dla mikroprzedsiębiorstw ogólnie może ono wynosić do 100% ceny szkolenia. Dla pozostałych firm jest to maksymalnie 80% ceny szkolenia. Czyli podsumowując, tutaj Twój pracodawca wnioskuje o dofinansowanie. Tak jak w przypadku dofinansowania dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, również pobierasz wniosek. Jeżeli potrzebujesz pomocy w jego uzupełnieniu, chętnie Ci pomożemy. Wystarczy do nas napisać i wysłać wniosek w formie elektronicznej. Kiedy wniosek już jest wypełniony, składasz go do urzędu i czekasz na decyzję. Jeżeli jest pozytywna, spokojnie można iść na kurs. Tutaj też uczulam na to, że to nie zwalnia w żadnym wypadku z naszej wewnętrznej rekrutacji. Za chwilę przeniesiemy się na pulpit mojego komputera, gdzie pokażę, jak wygląda strona dofinansowania i jak to wszystko w ogóle wygląda. Przejdźmy zatem do tego, jak w ogóle wygląda strona KFS-u, gdzie tego w ogóle szukać. Także wchodzimy na stronę Urzędu Pracy, w moim przypadku jest to Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy i wybieramy tutaj sekcję dla pracodawców i przedsiębiorców. Z tej sekcji, z listy rozwijanej, wybieramy sekcję podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy. Przenosi nas na tę sekcję i szukamy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Tutaj znajduje się po prawej stronie. Klikamy, otwiera nam się strona informacyjna na temat KFS-u, czym on jest, jakie są w ogóle koszty kształcenia ustawicznego pracowników, jak mogą być dofinansowane, jak można się w ogóle o takie dofinansowanie starać. Na końcu tej strony też jest taki specjalny materiał do pobrania właśnie dla pracodawcy, który tutaj w tym przypadku ubiega się o dofinansowanie dla pracownika. I tutaj ważna informacja, o taki wniosek najlepiej ubiegać się po prostu w swoim urzędzie, pod który dana firma podlega. Wniosek powinien zostać udostępniony pracodawcy. My oczywiście ze swojej strony uzupełniamy wniosek tam, gdzie jest to konieczne i gdzie są wymagane informacje na nasz temat i na temat wybranej ścieżki rozwoju.